Severin Freund, 25-letni niemiecki skoczek, wczoraj zajmując drugie miejsce za Kamilem Stochem, po raz 17 stanął na podium w rywalizacji o punkty Pucharu Świata. Wysoka forma Niemca w tym sezonie, bo przecież wygrał w Lillehammer wczoraj drugi, a więc dwa razy na podium. Jest siódmym zawodnikiem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W kwalifikacjach 142 metry. Teraz bardzo dobra prędkość na progu. Spokojny i bardzo daleki skok Severina Freunda. O, świetny skok. Radość ponad 30 tysięcy kibiców zgromadzonych przy Milenkowszance, bo to jest 141,5 metra, a więc najdłuższy skok konkursu. No, Niemcy skaczą bardzo daleko. Bank 140 metrów, teraz front 141,5 metra. Noty sędziowskie od wszystkich arbitrów po 18,5 punktów. W dodatku będzie miał dodane 1,7 punktu za wiatr, a więc będzie zdecydowanie nowym liderem. No i myślę, że będzie miał już większą przewagę nad Dietkartem niż do tej pory Dietkart nad będącymi za nim rywalami. Werner Schuster triumfujący. No, Severin Freund potwierdza, że w tych warunkach, jakie są obecnie na skoczni Milenkowszance, można jednak skakać daleko.